No i witajcie, kochani. Jestem kolejnego dnia na grzebobraniu. I zobaczcie. Kolejny olbrzym. Jezu. Ale nie wiem, czy będzie dobry. Chyba już nie będzie dobry. A, już chyba robaczywy. Ale jaki. Kurde. Co za wielki okaz. Kurde, szkoda, że robaczywy. Piękne. Może jeszcze jakiś jeden będzie dobry. No i kolejny pięknotek. I w polu. W polu sobie urósł. Zobaczcie. O, ten to chyba już będzie zdrowy. Ale piękniś. Co za... O, ten to ma piękną nogę. Ten to na pewno będzie zdrowiutki. Co za cudny okaz. Zaraz go sprawdzę, czy jest zdrowy. No i zdrowiutki. Ale cudne. Szkoda, że tamten robaczywy też taki piękny. Moi kochani, kolejny. Kolejny prawdziweczek w polu. Ja w tamtym roku też tutaj znalazłam. Ale chyba będzie robaczywy. O, jaki już staruszek. Kurde. W tamtym roku to był taki piękny tutaj. Tak samo w tym miejscu był. No szkoda. No i kochani, zobaczcie, tyle udało się uzbierać. Już kurde, lampką wam tutaj świecę. Parę podgrzybeczków, maślaczki. Nie nagrywałam wam, bo już taka szarówka była. Ale zobaczcie. Jeszcze. Piękny prawdziwek. Jeden. Drugi. I one były takie złączone. Tak jak ostatnia. Tu dwa piękności. Kolejny. I jeszcze taki maluszek. To jeszcze dwa. 3, 4, 6 i ten piękny 7. A tamte dwa robaczywe. No i jeszcze zobaczcie, pod grzybeczki się znajdują takie akurat słoiczkowe. No, ja jeszcze takiego prawdziwka znalazłam. Ktoś chyba trącił go. Ale już ktoś był na grzybach samochodem. Ale ten zdrowiutki, piękny. Ale i kolejne udane grzybobranie prawdziwkowe. To do następnego. Pa!